czołem. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, w jak bezpieczny sposób można wyczyścić pozostałości kleju ze spojeń płytek. Oczywiście najlepiej nie dopuszczać do momentu, kiedy musimy wyskrobywać już przyschnięty klej i dokładnie wyczyścić spoiny jeszcze na etapie układania. Ale życie to życie i nawet najlepszym może się zdarzyć takie niedociągnięcie, szczególnie w miejscach po systemie do poziomowania glazury. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy przeciągać z tym, tym trudniej będzie to zrobić w przyszłości, ponieważ klej z czasem staje się tylko twardszy, przynajmniej porządny klej. Do tego celu używamy zwykłego dysku do cięcia metalu, najlepiej już prawie zużytego, wtedy jest on po prostu najcieńszy. W odróżnieniu od szpatułek albo noży, nie pozostawia on rys na płytce i ryzyko wykruszenia krawędzi jest minimalne. W taki sposób przejeżdżamy wszystkie spoiny przed fugowaniem, a przed fugowaniem jeszcze przechodzimy taką oto szczotką. I taki jest efekt końcowy, który uzyskaliśmy. A jak Wy doczyszczacie spoiny po układaniu płytek? Piszcie w komentarzach. I to już jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i życzę Wam miłego dnia. Do widzenia.